Hej, cześć, siemanko, z tej strony Jurajski Staś i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Podbój Minecraft. Dzisiaj mija równy rok od opublikowania pierwszego odcinka z tej serii, dlatego chciałem coś dla was tutaj nagrać. W tym odcinku zajmiemy się oczywiście nową rzeczą z aktualizacji 1.21 nawet, bo jest to automatyczny crafting, czyli crafter. Coś tam zbudujemy, jakiś automatyczny crafting na przykład na papier i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dlatego już teraz zapraszam was do oglądania. Zacznijmy może dzisiaj od omówienia tego, co się zmieniło na tym świecie od ostatniego odcinka, bo troszkę się zmieniło, moi drodzy. Po pierwsze, tutaj UFO już jest troszkę bardziej rozbudowane. Niestety mało grałem na tym świecie, bo nie miałem czasu przez ostatnie tygodnie, ale teraz już znowu więcej czasu się znajdzie, więc myślę, że i więcej odcinków również będzie się pojawiało. No, co my tutaj mamy? Oczywiście poumieszczałem sobie tutaj bloki jakieś donatorów, pozapisywałem, wszystkim oczywiście bardzo dziękuję. Bloki jeszcze z przedwczorajszego live'a nie zostały umieszczone, ale w niedalekim czasie je tutaj jak najbardziej umieszczę. Oczywiście tutaj już troszkę kopuły nawet powstało i to chyba tyle ze zmian w tym UFO. Również, moi drodzy, powstało tutaj poza bazą, bardzo blisko, jak widzicie, za murami, ciasto. Tutaj taki torcik. Z okazji 6-lecia kanału budowaliśmy to sobie na live'ie. I również, moi drodzy, w tej tutaj księdze zapisałem wszystkich obecnych w danym momencie, w tym momencie, kiedy budowałem ten tort, na live'ie. Jeśli widzicie gdzieś tutaj swój nick, no to napiszcie oczywiście w komentarzach, ja wam przypnę serduszko. I to chyba już tyle ze zmian w tej bazie, na tym świecie. Teraz będę chciał zbudować jakąś automatyczną maszynę do kraftowania właśnie papieru, która będzie sobie działała tutaj. Crafter wykraftowaliśmy już sobie na live'ie sprzed kilku dni i próbowałem coś z nim zrobić, ale nie wychodziło. Potem zajęliśmy się tortem i to olałem. Dlatego postanowiłem, że postawię sobie tutaj ten crafter i spróbujemy coś wykombinować, żeby on mi tutaj automatycznie przerabiał trzcinę na papier. No to oczywiście nie może być jakiś mega skomplikowany mechanizm, bo co tutaj będą? Tylko 3 sztuki trzciny wlatywały i będą się przerabiały po prostu, więc jedyne, co tu wystarczy zrobić, to jakiś zegar taki przyzwoity i wtedy będzie wszystko chyba działać. Zobaczymy, bo ja tu mam jedną skrzyneczkę z tym wszystkim, mam trochę hopperów, więc to można tutaj podpinać za chwilę do craftera, ale najpierw zróbmy sobie tutaj jakieś tutaj, no, więcej miejsca po prostu, żeby można było coś tutaj zrobić. Dobrze, więc jak my byśmy to musieli zrobić? Chyba crafter powinien stanąć gdzieś w tym miejscu, no jakoś tak mi się wydaje. Będziemy musieli zablokować tutaj oczywiście 6 okienek, żeby tylko 3 zostały. I będziemy musieli zrobić jakiś odpowiedni tutaj zegar, moi drodzy, co też może być wyzwaniem, ale chyba nie dla mnie. Dlatego spróbujmy, zrobię jeszcze troszkę więcej miejsca, no jakoś tak powinno chyba wystarczyć i zobaczymy, czy da się tutaj coś sensownego wykombinować. Dobra, myślę, że taki zegarek, taki jak tu widzicie, powinien nam wystarczyć, więc zaraz spróbujemy sobie tutaj coś załatwić i zobaczymy, czy to będzie w ogóle działać. No, o to tutaj chodzi, żeby to działało, ale nie wiem, zobaczymy za chwilkę. Więc tak, ja tutaj może zaraz podepnę ten hopper, ale najpierw ten zegarek zrobię. Aha, dobra, zepsułem coś. Pyk. O tak, dobra. I teraz powinno to tak chodzić, ale to chyba jeszcze nie jest to. Chyba jeszcze zbyt często tutaj chodzi ten sygnał redstone. Za szybko. Zaraz sprawdzimy. A jednak, patrzcie, udaje się. No i łatwo. Szybciutko zrobiona taka farma. Ja ją oczywiście teraz jeszcze zatrzymam na chwilę, bo tutaj będziemy musieli zrobić jakieś hoppery, które będą potem zbierały to wszystko do kolejnej skrzyni. Dlatego musimy tutaj zrobić sobie coś takiego chyba, tak mi się wydaje. No, coś takiego zrobimy i tutaj pod spodem jeszcze skrzynię. I już będzie nam papier się produkował. Myślałem, że troszkę więcej czasu mi to zajmie, ale jednak nie jest to aż takie skomplikowane, jak myślałem. Łatwo, szybko i wygodnie to poszło, więc nie ma nad czym narzekać tutaj, że tak powiem. Czyli tak, jedyne, co tu wystarczy zrobić, to podpiąć ten redstone i już widzicie,
wszystko działa, tylko to chyba do mojego ekwipunku się zbiera. A jednak nie, od razu tam. No i pięknie, moi drodzy. Czyli to działa, jeszcze będziemy musieli wykombinować sobie jakieś zejście na dół tutaj. I myślę, że tutaj drabina by się przydała w takiej sytuacji. Dlatego zróbmy sobie troszkę drabin. No, myślę, że taka ilość powinna jak najbardziej nam wystarczyć. Skrzynka będzie tutaj niziutko, więc może zróbmy sobie takie podwójne zejście. O, coś w tym stylu. Tutaj na dół. No i jest, perfekcyjne zejście do tej skrzynki, moi drodzy. Tutaj sobie lekko zabudujemy. Tutaj też można nawet. No i drabiny postawimy. I gotowe w sumie, moi drodzy. Ale to szybciutko poszło, więc myślę, że jeszcze coś zrobimy. Taki drugi jakiś system związany z tym właśnie. Żeby tutaj oczywiście mieć więcej tego automatycznego kraftowania gdzieś. Nie wiem, co to zrobimy. Może... Kurczę, nie mam pomysłu, ale mi się wydaje, że możemy pójść do farmy złota i tam coś wykombinować. Bo zobaczcie, jak tutaj się pięknie ten papier produkuje. No po prostu coś genialnego. Genialna sprawa, ten automatyczny crafting. Jestem pewny, że on mi tutaj pomoże rozwijać ten mój świat. A tak naprawdę to zaoszczędzę na tym jakieś 2 minuty w ciągu roku. Dobrze, moi drodzy, my już tutaj jesteśmy przy tej farmie złota i myślę, że możemy zrobić taki mechanizm, który nam będzie po prostu samorodki złota zamieniał od razu na sztabki. I myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie ze wszystkich, jakie tutaj mamy możliwe do zrobienia. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jak słyszycie, tam są mechanizmy gdzieś w środku, które niepożądane przedmioty spalają, które nie są na przykład sztabkami złota albo samorodkami. Więc tam to już mamy rozwiązane. I ja tutaj się zastanawiam, jakby to tutaj sensownie jakoś zrobić, żeby to brzydko nie wyglądało. To znaczy, to i tak ja tutaj dzisiaj tylko testuję te rzeczy, więc mogę sobie pozwolić na zniszczenie tutaj paru bloków, bo prawdopodobnie ten crafting tutaj nie będzie za długo, tylko tak do testów będzie, czy ja sobie daję radę z taką technologią. Więc może postawmy sobie tutaj crafter. Nie, on musi być troszkę wyżej, widzicie? Dobra, tutaj crafter, moi drodzy. Albo damy go jednak niżej. Nie wiem, dobra, zostawmy tu, jak na razie. Zróbmy coś takiego. A nie, chyba jednak powinien być niżej, pod podłogą byśmy zbudowali ten system redstone. Więc chyba tak też zrobimy, moi drodzy. Podpinamy sobie to do tego i to już nam się tutaj pięknie zapełnia, jak widzicie. Tylko czekajcie, ja może ten hopper jeszcze zniszczę, żeby nam się tutaj nie przerzucało wszystko. Tak od razu. Dobra, wrzucimy sobie samorodki gdzieś. Ło, kule. Ale to jest wszystko zapełnione, moi drodzy. A nie będzie się zapełniało, jeśli tutaj będziemy mieli oczywiście przerabiane to wszystko na sztabki od razu. Więc tak. Tutaj oczywiście pójdzie hopper. Hopper, do którego będzie podłączona skrzynka, którą może umieścimy o tutaj. Dobrze, skrzyneczka jest. Jakiś system redstone by się tutaj przydał, a żeby system redstone zrobić, to byśmy musieli się w ogóle kimnąć, bo tutaj coraz więcej potworków się zbiera. Dobra, już jest dzień, więc możemy spróbować zrobić ten mechanizm. Tutaj nie będzie nic skomplikowanego, myślę, że zrobimy coś podobnego, co zrobiłem przy poprzedniej maszynce, przy poprzednim autocraftingu. Więc może zróbmy po prostu coś takiego i chyba powinno wszystko działać, bo po prostu tutaj chodzi o to, żeby się za pierwszym razem wszystko nie zapełniło. W sensie wiecie, o co chodzi chyba, nie? Żeby jak idzie sygnał redstone, to żeby tu nie było tylko jednego samorodka. Znaczy, to chyba i tak nic tutaj nie zmieni. A no w sumie, no to możemy w sumie, moi drodzy, dać tutaj po prostu obserwatory, które będą nam tutaj sygnał cisnęły. I moi drodzy, podłączamy. I mi się wydaje, że to powinno już działać. A więc spróbujmy. Uwaga. I działa. Patrzcie. Piękna sprawa, moi drodzy. Ten automatyczny crafter, no automatyczny crafting, no pewnie zbyt dużo z niego nie będę korzystał, ale jednak jako ciekawostka, no to fajna sprawa, moi drodzy. Znaczy, czasem może się przydać i jeśli bym tutaj jakoś lepiej zrobił ten crafting automatyczny, lepiej go gdzieś tutaj schował, no to myślę, że w sumie mógłby on tutaj nawet zostać, ale patrząc na to, co tutaj mam w tym momencie, no to nie wygląda to za dobrze, więc chyba to tutaj nie zostanie na stałe, po prostu będzie przez jakiś czas i potem wyparuje stąd znowu.
No ale tak jak mówię, jako ciekawostka, no to tutaj może jakoś być na razie. Chociaż myślę, że kiedyś jeszcze tutaj ulepszę ten system troszkę bardziej i będzie to tutaj o wiele wydajniej działało. Więc zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy, jak to wszystko ostatecznie wyjdzie. Na razie to się tutaj przerabia ładnie, jak widzicie. I może kiedyś coś z tego wyjdzie sensownego. Zobaczymy. No oczywiście dzięki temu automatycznemu craftingowi moglibyśmy też robić jakieś bardziej skomplikowane craftingi, bardziej skomplikowane receptury byśmy mogli tutaj wytwarzać, ale to by wymagało już bardziej skomplikowanego mechanizmu. No a ja niestety nie znam się zbyt dobrze na takim redstone'ie właśnie, więc dla mnie by był to problem zrobić coś bardziej skomplikowanego. A to, co teraz zbudowaliśmy, jak najbardziej mi wystarcza, więc nie wiem, zobaczymy. Może kiedyś jeszcze coś większego tutaj zbudujemy, jak na razie nie mamy takiej potrzeby. To znaczy ja nie mam. Oczywiście standardowo dziękuję wszystkim wspierającym kanał, lista tych osób wyświetla się wam teraz na ekranie. I dziękuję oczywiście wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka do końca. No niestety innych planów dzisiaj nie miałem, ale oczywiście w następnym odcinku, jeśli zostaną dodane jakieś nowe struktury, te właśnie komnaty, próby, czy też po prostu jakieś nowe wyroby z miedzi i tafu, to oczywiście takimi bloczkami się pobawimy, wyruszymy na jakąś przygodę, no i zobaczymy, jak to będzie, moi drodzy. Jeszcze raz dzięki serdeczne za oglądanie do końca, trzymajcie się i cześć!